Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z comiesięcznym zamówieniem z Avon. Tym razem będzie to zamówienie z katalogu trzeciego, więc jeśli jesteście zainteresowani, co tutaj zamówiłam do testowania, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Karton z zamówieniem jest dosyć pokaźny, ale to z racji na to, że nie jest tam dużo kosmetyków, tylko z racji na to, że jest jedna rzecz, która jest gabarytowo duża, która jest już otwarta, którą w sumie zamawiałam razem z moją córeczką, tak? Także z mamusią zamówienie i stwierdziłyśmy, że weźmiemy, ponieważ brakuje nam takiego ronda do mycia włosów, tak? Bo to jest do mycia włosów, tak? Tak, ale pokazałam Wam, jak się prezentuje. Tak, żeby się nie polało do oczu, tak? I do uszu właśnie. I to jest właśnie w kolorze takim zielonym i jest stworzony z takiej jakby pianki grubszej. Jak widzicie, ma tutaj takie rynienki, przez które po prostu spada woda i nie powinna lecieć dziecku do oczu. I mieliśmy już kilka takich na gumce, albo takich nakładanych na głowę. Jedne były mniejsze, drugie większe. Z tego jednego jednak leciała woda do oczek, tak? I tego jeszcze nie testowaliśmy, mam nadzieję, że się sprawdzi. To jest na obwód dla dziecka na 50 do 50 cm i różni się tym, że jest właśnie zapinany tutaj na rzep, tak? Więc można regulować sobie tutaj obwód główki i w katalogu jest informacja, że jest to do 50 cm obwodu, więc mam nadzieję, że tutaj na główkę mojego smyka będzie w sam raz. I to rondo jest dostępne w chwili obecnej w katalogu, więc jeśli poszukujecie czegoś takiego, no to można zajrzeć sobie do Avon i tam coś takiego dla dzieci znajdziecie. Tak? Będziemy testować? Z kolorówki w tym zamówieniu tak naprawdę mam tylko jedną rzecz. Jest to konturówka do ust, która była w katalogu trzecim na promocji. I nie wiedziałam o tym, że Avon ma konturówkę przezroczystą w swoim asortymencie, więc jak ją zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że muszę ją zamówić, ponieważ ja już takiej konturówki szukałam od dłuższego czasu i jakoś nie było mi dane natrafić w drogeriach na taką konturówkę, a tutaj jeśli chodzi o Avon znalazłam i to nawet w przystępnej cenie. Ona jest taka jakby silikonowa, biała, przezroczysta, więc mam nadzieję, że spełni swoje zastosowanie. Więc jeśli szukacie takiej przezroczystej konturówki, no to macie tutaj ode mnie cynk, że znajduje się w katalogu. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam sobie w tym katalogu, na którą już zwracam uwagę we wcześniejszych katalogach, jest takie oto urządzonko. Zobaczycie go teraz na zbliżeniach, będzie lepiej widoczne. Jest to urządzenie do pozbywania się wyprysków, chyba tak się to nazywa. Jest to takie metalowe urządzonko, które na dwóch końcach ma dwa takie oczka, dzięki którym możemy wycisnąć sobie coś, co nam wyskoczyło na twarzy. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Nie kosztowało jakoś bardzo dużo, więc jeśli będzie robiło masakrę za pierwszym razem, no to z tego zrezygnuję. Ale stwierdziłam, że być może się przyda. Jeśli jesteście zainteresowani takim urządzonkiem, no to możecie szukać na dziale z tymi kosmetykami dla młodzieży. Dosyć regularnie z katalogów zamawiam sobie kremy do rąk i teraz zamówiłam sobie nowość, która jest w aktualnym katalogu jako nowość i jest to Pink Magnolia, krem, który ma nawilżać i chronić nasze dłonie, skórki oraz paznokcie. Ja jestem fanką tych kremów do rąk i po prostu nie mogłam się mu oprzeć. Już sobie nim posmarowałam ręce przed nakręceniem tego filmu. Jest w kolorze takim delikatnie różowym, konsystencja jest taka troszeczkę silikonowa, przez co bardzo dobrze się rozprowadza, bardzo szybko się wchłania, od razu drugi test na żywo i dłonie są od razu maksymalnie gładkie, więc pod tym względem jestem jak najbardziej na plus, bo ja mam ręce dosyć szorstkie w tym okresie takim jesienno-zimowym, więc pod tym względem szukam czegoś, co je automatycznie wygładzi. A jeśli chodzi o zapach, jest taki bardzo delikatny, przyjemny, nieduszący, więc pod tym względem również bardzo fajnie. No i cena tych kremów do rąk jest bardzo zachęcająca, za 100 ml koło 5 zł, zazwyczaj są na promocji, więc warto się w takie zaopatrzyć.
W aktualnym katalogu będziecie mogli zakupić sobie taką ogromne opakowanie kremu do stóp, a dokładnie jest to regenerujący krem na spiękane pięty z mocznikiem i kwasami AHA. Jest go tutaj aż 150 ml, więc jak na kosmetyk do stóp jest naprawdę ogromny. Oczywiście seria Footworks i ja z popękanymi piętami mam problem, więc będę go stosować zazwyczaj na noc, żeby się stopy fajnie zregenerowały i oczywiście jeśli się sprawdzi, to w ulubieńcach czy w innym tego typu filmie na pewno Wam o nim powiem i jest również w bardzo fajnej cenie, więc jeśli macie podobny problem i poszukujecie czegoś takiego, no to również w Avonie możecie dostać taki krem. Zanim przejdę do trzech ostatnich kosmetyków, chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowane jakimś zapachem z Avon, to zanim zakupicie pełnowymiarowe opakowanie, a często właśnie te zapachy są na promocjach i one tak kuszą, ale nie do końca wiecie, czy ten zapach będzie Wam odpowiadał, to możecie poprosić swoją konsultantkę o to, aby zamówiła dla Was próbki zapachów i ja w chwili obecnej zamówiłam sobie dwie próbki zapachu dwóch nowych edycji Pur Blanki i w obecnym katalogu czwartym jest dostępna Pur Blanka klasyczna oraz dwie Elegance oraz Smile i właśnie zakupiłam sobie dwie takie malutkie próbeczki i teraz zrobimy ich test na żywo. Ogólnie zapach Pur Blanki jest takim dosyć klasycznym i charakterystycznym dla Avon zapachem, więc pod tym względem tutaj nowa edycja może wprowadzić troszeczkę świeżości w tym temacie i teraz, żebym się nie pomyliła, na lewej ręce mamy Elegance, a na prawej sobie wysmaruję tym Smile. Jedna jest niebieska, druga jest różowa, jeśli chodzi o zakrętkę. Opakowanie mają takie same jak klasyczna. I jeśli chodzi o tą Elegance, ma taką nutę słodyczy w sobie i jest faktycznie taka elegancka. No, ciężko mi się określa zapachy, ale faktycznie do takich fajnych, klasycznych ubrań fajnie by się prezentowało i uzupełniała look, a jeśli chodzi o tą drugą, no to tutaj jest tu ewidentnie nuta kwiatowa i troszeczkę cytrusowa. Jest na pewno bardziej świeża od tej elegancji. I teraz jeśli miałabym się zdecydować na którąś z nich, którą bym miała sobie zakupić, to wydaje mi się, że jednak bym się zdecydowała na tą świeższą wersję chyba Pur Blanki, tą Smile, więc tutaj jak mówię, możecie poprosić konsultantkę o próbki zapachów i wtedy ponosić je 1-2 dni, bo taka próbeczka wystarczy Wam na przynajmniej 2 dni takiego testowania, więc tutaj możecie przetestować i stwierdzić, czy ten zapach Wam odpowiada, czy też nie. I na sam koniec trzy kosmetyki, które kupuję regularnie i to tak naprawdę będzie zapas dla mnie, ponieważ Avon wprowadza nową szatę graficzną do kosmetyków serii Nutra Effects, tutaj moja córeczka mi pomaga i w takim katalogu dla konsultantek można było zakupić sobie zestaw takich trzech kosmetyków z Nutry, który uwielbiam. Mamy tutaj płyn micelarny, odświeżający żel do mycia twarzy oraz moją kochaną piankę Nutra Effects do mycia twarzy. Jest to moja druga backupowa buteleczka, więc w okresie takim letnim, kiedy będę chciała odświeżyć sobie twarz, będzie używana przeze mnie regularnie. Również zaraziłam do niej miłością moją teściową, więc tutaj jest to naprawdę kosmetyk, który warto przetestować i w większości powinien podpasować. Żel do mycia twarzy już używałam, mam jeszcze resztkę chwili obecnej, więc również się przyda. No i płyn micelarny również wykańczam. Te kosmetyki są naprawdę w bardzo przystępnej cenie. Są z troszeczkę wyższej linii aniżeli seria Naturals bądź Care, więc pod tym względem naprawdę udana seria. Lubię ją bardzo. I dajcie znać, czy również przypadła Wam do gustu. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o zamówienie z Avonu z katalogu trzeciego. Już przejrzałam katalog czwarty, jest dużo nowych.
nowości, nowych szat graficznych, więc pod tym względem warto przejrzeć katalog, aby zapoznać się z nowościami. No i zapewne w najbliższym czasie możecie się spodziewać zamówienia z tego czwartego katalogu, ponieważ no, już się tutaj szykuję do tego. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków wpadł Wam w oko, bądź go używaliście, jak się u Was sprawdza. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!